zdecydowaliśmy się wybrać hiszpańskiego partnera do rozwoju i produkcji wież wiatrowych na przede wszystkim Bałtyk. Myślę, że to jest ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności, dla stoczni, to jest na terenie stoczni aktualnie. Także myślę, że współpraca będzie bardzo efektywna i życzmy sobie, aby to nastąpiło jak najszybciej. This groundbreaking ceremony, it means a lot to have all the people, all the government and all the ARP team with us. So very happy to be here. I'm very happy that it's on this 43rd anniversary also of the agreements of Gdańsk. So. Jest to strategiczny projekt. Tak, ze względu na rozwój energetyki wiatrowej w Europie i na świecie, również dla naszego partnera, który ma doświadczenie i przynosi tą wiedzę tutaj do Polski w tej chwili, razem z naszymi możliwościami lokalizacyjnymi dla inwestycji. Jest to bardzo istotny, strategiczny projekt, który się w tej chwili realizuje. I właśnie dzisiejsze spotkanie to miało na celu zamknięcie kolejnego etapu realizacji tak dużej inwestycji.